wojskową. Natomiast no, to dotyczy w dużej mierze elit. Natomiast jakby na takim szczeblu, na poziomie lokalnym, to również ten proces postępuje, no ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że to są co najmniej lata. A tak jeszcze kinematografia to jest też ważna kwestia, że wreszcie jest fundusz, który finansuje filmy, te filmy są kręcone, niektóre się pojawiają też u nas na ekranach, co prawda rzadko, najczęściej na festiwalach, ale one są i co więcej je można oglądać. Co to kogo obchodzi, biedziadu tutaj? Na festiwalach nagrodzania, filmy, a Pałac Kultury, a Kościół. Sam masz być czysty. Artystycznie były no, na dosyć niskim poziomie. Natomiast w tej chwili się zmieniło to, że po pierwsze tak, jest znaczne finansowanie, wsparcie ze strony państwa, plus często są robione w koprodukcjach międzynarodowych, co wynika też jakby z międzynarodowego wsparcia, jakby zainteresowania Ukrainą, a po drugie no, wciąż zdarzają się gnioty, natomiast pojawiają się coraz więcej jakby ciekawych produkcji, ale znowu to jest jakby proces, który będzie trwać latami, zanim Ukraina będzie w stanie wytworzyć własną całą kinematografię, która będzie konkurencyjna też w stosunku do innych państw europejskich. Bardzo dziękuję. Sławomir Matuszak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję Państwu. I kończymy już Świat w powiększeniu. Do usłyszenia, Piotr Pogorzelski. Powtórka programu. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia, dane, analizy oraz opinie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. W audycji Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 9.45. Dziś o tym, czym jest firma rodzinna. Dlaczego warto wspierać takie biznesy i czy problem sukcesji może zagrozić istnieniu firm rodzinnych w Polsce. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio 24.pl. Gospodarka dla każdego. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak podkreślał, że w nowelizacji są przepisy, które realizują obowiązki wynikające z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skoro to postanowienie jest i ono nie jest zaskarżalne, to należy w imię lojalnej współpracy w ramach Unii Europejskiej wyjść naprzeciw temu, co wynika z postanowienia. Senator PO Bogdan Klich mówił, że nowela ustawy to dobry krok. Cieszy oczywiście to, że uznają państwo jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy nadzieję także, że w każdej innej dziedzinie państwo będą to uznawać. Nowe rozwiązania dotyczą możliwości dalszego pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez osoby, które ukończyły 65 lat. 6 grudnia Gdański Sąd Okręgowy ma wydać wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki prezes PiS Jarosław Kaczyński wytoczył byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Powodem założenia sprawy przez prezesa PiS była seria wpisów na koncie byłego prezydenta na Facebooku z 2016 roku. Lech Wałęsa napisał w nich m.in., że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją do Smoleńska, co doprowadziło do katastrofy. Kaczyński podczas rozprawy mówił, że słowa byłego prezydenta to bardzo poważne zarzuty. Jeżeli powód twierdzi, że ja w istocie odpowiadam za śmierć własnego brata i to bliźniaka, to jest szczególnie silny związek innych bliskich mi osób i wielu innych osób, których nie znałem albo mało znałem, czy też twierdzi, że jestem chory psychiczny albo że organizowałem przeciwko niemu akcję, której w najmniejszym stopniu nie organizowałem, to są wypowiedzi o faktach, które nie miały miejsca i mają one charakter skrajnie obraźliwy. Lech Wałęsa powiedział przed sądem, że z żadnych słów, które wypowiedział pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, się nie wycofuje. Uczyniłem to z dyskusji politycznej. Takie mam zdanie o Jarosławie Kaczyńskim. No. Przecież nie może być tak, kiedy tu decyzje żołnierze nie wiedzą, co zrobić, tu pogoda słaba, a oni o kotkach rozmawiają, to żart. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin za słowa Lecha Wałęsy i domaga się od niego wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Zbliża się szczyt klimatyczny ONZ w Polsce, więc Straż Graniczna przywróciła kontrolę na granicy. Będzie ją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a tam, gdzie przez dziesiątki lat były
kłyż na panu Budki. Dla pograniczników i samochodów Straży Granicznej. W województwie zachodniopomorskim tak jest. Nie, słuchaj, nie, ja mogę zejść, mogę otworzyć tę bramkę. Wejdziesz na górę, żeby zatrzymanie się i pokazanie dokumentów oraz bagażu. Co prawda i bez wprowadzania kontroli strażnicy mogą stać przy granicy i sprawdzać podróżujących, ale od dziś na ponad 3 tygodnie. No spokojnie, spokojnie, to jak ona będzie, ona śpi do tego. W Szczecinie major Zbigniew Fałka. Osoby, które chciały się udać w rejon tego szczytu. Niepotrzebnie ten Tomek jeszcze. Niedozwolone hasła, tak? Poprzez przewożenie niedozwolonych przedmiotów, które mogłyby służyć na przykład zamieszkom. Tym osobom zostanie odmówiony wjazd na terytorium kraju. To jest zasadnicza różnica. Możliwość odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Normalnie takiej możliwości nie ma. Ale niepotrzebnie. Jeszcze z tym Tomkiem to niepotrzebnie, bo można wejść na górę, wiesz, ale jak ona... I tak będzie do 16 grudnia. Do tego czasu, gdy jedziemy do Niemiec i będziemy wracać, koniecznie pamiętajmy między sobą osobisty albo paszport. Relacje przygotował Tobiasz Madejski z Radia Szczecin. Amerykanie obchodzili święto dziękczynienia. To największe amerykańskie święto rodzinne, jednoczące wszystkich. No ja nie wiem, jak 10 osób, ten Zalewski jest nienormalny, powiem. Jak zwykle, no. Jak ja nacisnę bramkę, jak tego, to bez słów, tylko wejść. No. Przeszła 92. No to kupiam piwa, kiełbasy, te dziewiątki i tego. No. I to ja tu nacisnę. Nacisnę, to ty już tu nie dzwonisz po tych bramkach. No, ja zejdę, nacisnę. Wojskowe i policyjne. Widowisko zamknął święty Mikołaj na sali. No do mnie, no. 572. No. Boże Narodzeniowego sezonu. Mimo mroźnej pogody, nowojorską paradę oglądało ponad 3 miliony widzów. W zorganizowaniu pomagało ponad 6 tysięcy wolontariuszy, a bezpieczeństwa strzegło tysiące nowojorskich policjantów i służby specjalne. Paradę dziękczynienia organizuje od 1924 roku Dom Handlowy Macy's. Małgorzata Gałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Jesteś wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpadami. Na południu i na Dolnym Śląsku słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Gdzieniegdzie, głównie na Lubelszczyźnie, południe Mazowsza oraz w dolinach i kotlinach marznące mgły. Temperatura od minus 7 stopni na Podlasiu przez minus 3 w centrum do 0 na zachodzie. A jak coś, no to sam się opowie pani Ani do wszystkich. 5 minut na pierwszej. Powtórka programu. Co? Gość Polskiego Radia 24. No, znajdziesz, to złoty znajdziesz. Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Starszyca. Witam, dzień dobry. Wy? Panie doktorze, spróbujmy opisać stan gry politycznej po... W bardzo obfitujących, dynamicznych dniach związanych na początek z kryzysem wokół Komisji Nadzoru Finansowego, a wczoraj takim bardzo wydaje się ważnym wątkiem, który może wpływać na rzeczywistość polityczną, były zeznania przed Komisją Nadzoru Finansowego, które złożyła była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Ja chcę się odwołać na początek do sondażu pracowni Millward Brown, sondażu opublikowanego wczoraj, czy jeszcze przed zeznaniami pani Elżbiety Chojny-Duch, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość straciło kilka punktów procentowych, Platforma Obywatelska zyskała. Być może gdyby ten sondaż został sporządzony już po zeznaniach Elżbiety Chojny-Duch, ten obraz byłby inny. Być może tak, to znaczy pamiętajmy, że mamy jeszcze wcześniejszy sondaż Ibrisu, w którym akurat Prawo i Sprawiedliwość zyskiwało. Oczywiście każdy, kto się zajmuje... W pułapie 40%. Tak. Oczywiście każdy, kto się zajmuje sondażami, powie, że generalnie jeden sondaż to jeszcze nic. Natomiast spójrzmy na to, spójrzmy teraz, co w takim razie może PiS osłabiać i co może dawać paliwo. To znaczy pamiętajmy o jednym, że jest jedno wydarzenie, o którym nie wspomnieliśmy, czyli wczorajsza nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. I ja powiedziałbym, że kwestia nie jest w samej noweli, bo trochę nie było wyjścia. Trzeba to było tak naprawdę zrobić, żeby spełnić zabezpieczenie Trybunału. Taktyczne ustępstwo. Trochę tak, tylko problem mam wrażenie jest troszkę w tym, że Prawo i Sprawiedliwość przespało 3 tygodnie pomiędzy ustanowieniem zabezpieczenia i jego wykonaniem na, mówiąc prosto, pracę komunikacyjną i PR-owską. Czyli mam wrażenie, że trochę nie przygotowano odbiorców, wyborców na to, co się... Na tą nagłą zmianę frontu, tak? Nawet nie tyle, natomiast to należy inaczej. Jest w public relations taka zasada, że jak ty nie mówisz o sobie dobrze, to ktoś wykorzysta ten czas, żeby mówić o tobie źle. A i na co zadzwoni, Boże, co ciągle jakieś problemy. Opowiedziała to w bardzo triumfujący
To nie, prawda, uratowaliśmy demokrację, a Komisja Europejska, Komisja Europejska rzuciła PiS na deski. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc prosto, mogło to rozegrać, rozprowadzić jako sensowne, taktyczne ustępstwo niezbędne do tego, żeby iść krok dalej. Tylko to się pojawiło tak naprawdę wieczorem, kiedy już było trochę, kiedy już kto inny tą historię opowiedział. Ale dobrze, to teraz spójrzmy, co PiS-owi daje paliwo polityczne, a co mu go zabiera. No, ewidentnie afera KNF-u jest moim zdaniem... Ona nie ma jakiegoś potencjału, który mógłby wysadzić scenę polityczną w powietrze. Wbrew temu, co deklarował mecenas Wiącki. Wbrew temu, to znaczy z prostego powodu. Po pierwsze, mało kto z wyborców orientuje się, mówiąc prosto, czym jest KNF i w zawiłościach systemu finansowego. Dokładnie, to po pierwsze. No nie jest to nazwisko z pierwszych stron gazet. Po drugie, nawet jeżeli zakładając tutaj czarny scenariusz, że była to propozycja korupcyjna, no to jednak służby państwa zadziałały błyskawicznie. Jest CBA, jest prokuratura. Człowiek natychmiast podał się do dymisji. Premier zareagował sprawnie i szybko, więc to jest to afera, która nie ma jakiegoś potencjału politycznego dynamitu. No oczywiście, no pewnie każda afera zawsze zabiera tam jakiś fragment, zawsze trochę paliwa, trochę energii, trochę wizerunku. No, ale dosyć szybko zneutralizowała partia rządząca ten efekt potencjalnie destrukcyjny, który mógł wiązać się z rozwojem tej afery. Tak się może wydawać. To znaczy, wydaje się, że na chwilę obecną jesteśmy mniej więcej prawie 2 tygodnie po jej wybuchu, no wydaje się, że tutaj jakichś większych turbulencji z tego raczej nie będzie. Ja zaproponuję, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, kontrapunkt w postaci oświadczenia wypowiedzi pana Grzegorza Schetyny, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który bardzo ściśle wiąże się z wątkiem, o którym mówimy. To, co dzieje się w KNF i wokół niego, cała ta afera, która dzisiaj się w tych ostatnich dni odsłania, pokazuje patologię państwa PiS. Brak natychmiastowej reakcji, która pokazuje, że państwo nie funkcjonuje. Najpierw złożyliśmy wniosek o powołanie komisji śledczej, ale także będziemy tutaj składać, jutro złożymy wniosek o odwołanie rządu. Tak, jutro złożymy wniosek o odwołanie rządu, ale wydaje się, że jeszcze 2-3 dni temu Grzegorz Schetyna mówił z większą żarliwością na temat tej inicjatywy. Teraz to będzie wniosek, ale chyba sama świadomość tego, że to będzie dosyć pusta polityczna demonstracja, no bo cóż dalej z tym wnioskiem? Przede wszystkim Grzegorz Schetyna musi uciec do przodu po wczorajszym wydarzeniu w Sejmiku Śląskim, gdzie jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. No to był nokautujący cios. Tak, to jest prestiżowa przede wszystkim porażka dla Koalicji Obywatelskiej. 17 lat Platforma rządziła na Śląsku, przypomnę. To jest raz, a dwa, no to jest trochę tak, że generalnie mówiono, że ani kroku w tył i PSL-owi, i żadnych koalicji, i PSL-owi też nie pozwolimy, i SLD też nie pozwolimy. No i się okazało, że po prostu, że jednak klasyczne prawa fizyki rządzące polityką zadziałały. Więc ja myślę, że oczywiście, że Platforma będzie chciała Prawo i Sprawiedliwość grillować KNF-em, bo mówiąc prosto, nie bardzo ma czym. Dlatego też, że z kwestią sądownictwa no, odtrąbiono tak naprawdę sukces, natomiast umówmy się, no, kwestie Sądu Najwyższego są znowu dla przeciętnego Polaka relatywnie mało czytelne. To znaczy, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to tutaj jest trochę inna sytuacja. To znaczy, to może pokazywać jeden wątek, mianowicie taki, że być może Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie trochę wytraciło impet, a to zawsze z sondażami tak jest, że Prawo i Sprawiedliwość zwycięża, kiedy jest jak husaria, to znaczy zwycięża, kiedy do przodu jest w pędzie, a w momencie, kiedy się zatrzymuje, to w tym momencie dotowania spadają. Ja bym to przyniósł. Ale wrócę do tej formuły, o której użyliśmy w tej rozmowie, czyli tego taktycznego ustępstwa. No, wobec tego wszystkiego, co działo się, tej histerii, która została wywołana przed wyborami samorządowymi wokół rzekomego polexitu, no ten ruch wydaje się wytłumaczalny. Właściwie chyba trudno znaleźć alternatywę dla takiego działania ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, że tak. To znaczy, nie da się ukryć, że hasło polexitu zadziałało na opozycję mobilizująco. To po pierwsze. Po drugie, powiedziałbym, że oczywiście tak naprawdę tutaj to ustępstwo jest o tyle taktyczne, że jeżeli spojrzymy sobie na cały problem reformy sądownictwa, to mówiąc prosto, kwestie odesłania spoczynku sędziów są kompletnie drugorzędne. To znaczy tutaj mówię
mówiąc prosto, można to było załatwić nawet inaczej, czy nawet można to załatwić, przecież ustawa o Sądzie Najwyższym nie mówi, jaka jest maksymalna liczba sędziów. Zawsze mogą być i starzy, i nowi, i można, mówiąc prosto, systematycznie dokooptowywać do Sądu Najwyższego ludzi, powiedzmy sobie, z nowego rozdania, nowych, nieumoczonych i kompetentnych, którzy będą... No i w istocie mamy do czynienia z takim hybrydowym rozwiązaniem, no bo pewne zmiany już zaistniały, pewien stan faktyczny został zmieniony. Może pewnie się zastanawiać, czy ta reforma zostanie wstrzymana, no ale... jakieś bardzo istotne zmiany systemowe zostały już dokonane. Dokładnie. I teraz oczywiście pytanie jest takie, i ja tutaj nie ukrywam, jestem pesymistą, bo teraz jest pytanie, czy Bruksela będzie dalej grillować Polskę za reformę sądownictwa. Moim zdaniem niestety oczywiście, że tak, ponieważ pamiętajmy, że tu trochę o nie o reformę sądownictwa chodzi, tylko o pewien czysto polityczny spór, który tak naprawdę toczy się na trzech płaszczyznach. Pierwsza to jest czysto polityczna, to znaczy jak daleko Komisja Europejska, czy mówiąc prosto biurokracja brukselska może ingerować w suwerenność danego państwa. Okazało się, że może paradoksalnie dalej niż by to wynikało z traktatów, no bo przypomnijmy, że w tak zwanym protokole brytyjskim mamy wyłączoną spod jurysdykcji europejskiej my i Wielka Brytania sądownictwo, a tu jednak okazało się, że można z innego paragrafu trochę na zasadzie nie kijem to pałką zadziałać. A więc drugi spór jest sporem, powiedzmy sobie, filozoficznym, to znaczy to jest trochę pytanie, do jakiego stopnia właśnie o pewnej, o tym, co się dzieje w danym kraju, decyduje suweren, czyli naród, a do jakiego stopnia decyduje, można powiedzieć, inaczej, to jest coś, co pani Gersdorf kiedyś określiła, że w Polsce żadnym suwerenem nie jest naród, tylko jest nim konstytucja. Jakkolwiek w konstytucji stoi inaczej. Brzmi to jak fetysz zupełnie. Brzmi to jak fetysz, w konstytucji stoi inaczej, ale jest to myślenie bardzo bliskie właśnie Brukseli i tamtejszym elitom, można powiedzieć, prawniczo-urzędniczym. I trzeci wreszcie problem polega też na pewnym sporze ideowym. To znaczy, to jest trochę tak, że, i znowu tutaj postawię tezę, że gdyby podobne reformy wprowadził rząd Donalda Tuska, czy nie wiem, hipotetyzując Roberta Biedronia, to nie byłoby ani jednej dziesiątej tej awantury. Najbardziej chodzi oczywiście o to, że... Oczywiście, bo by miał inną etykietę ideologiczną. Ale oczywiście, że tak. Więc tutaj też też generalnie... elity brukselskie działają w imię pewnej ideologii, której Polska twardo się sprzeciwiła, więc grillowanie... Czy sądzi pan, panie doktorze, że nawet to ustępstwo taktyczne, jak je określamy, w postaci przyjęcia noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, nie wyhamuje tej operacji polskiej, tak to określę, realizowanej przez Komisję Europejską, przez Brukselę? Chciałbym się mylić, ale obawiam się, że się nie pomylę. I to znowu są dwa powody. Znaczy, pamiętajmy, że idą wybory europejskie i jednak tak, jeżeli popatrzymy sobie na nastroje w Europie, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, w Grecji... Komisja Europejska właśnie dzisiaj zakwestionowała, odrzuciła budżet Włoch. To też jest bardzo ostry spór. Jeden z tych sporów, które toczy z krajami członkowskimi. Dokładnie tak. W związku z tym politycy stanowiący teraz Komisję Europejską potrzebują, mówiąc po prostu, jakiegoś zwycięstwa. Albo złamanie, albo zgrillowanie Polski czy Węgier. No, Węgry są nawet za małe. One są już w tej chwili zbyt małym łupem. Byłoby przed wyborami jakimś paliwem. No, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość nie może sobie na to pozwolić. Natomiast to jest znowu chodzenie po pewnej cienkiej linii pomiędzy rozsądnym ustępstwem, a daniem elektoratowi odczuć, że ponieśliśmy porażkę. No to drugie byłoby już bardzo daleko idące i na to sobie Prawo i Sprawiedliwość nie może pozwolić. Znaczy chyba nie tylko elektoratowi, bo mam wrażenie, że nawet część posłów partii rządzącej, mówię o chociażby wczorajszym wystąpieniu posła Siarkowskiej na trybunie sejmowej, charakterystycznym, no pokazuje, że nastroje są, że tak powiem, różne, podzielone co do oceny tego kroku, o którym mówimy, czyli noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Ja bym powiedział w ogóle, to znaczy w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość trochę po wyborach samorządowych stoi przed takim absolutnie strategicznym wyborem, który można określić, czy raczej zaostrzać kurs, czy raczej go zmiękczać i stawać się taką partią środka. Ja nie ukrywam... Obserwujemy chyba ten drugi trend aktualnie. No właśnie tego nie wiem. To znaczy, prawdę powiedziawszy, ten drugi trend zaczął się od wprowadzania na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego, który miał być takim właśnie premierem dla klasy średniej. Ten eksperyment... Złagodzić relacje z Unią Europejską również. Złagodzić z Unią Europejską, ale tu bardziej powiedziałbym, chodziło trochę o politykę wewnętrzną, to znaczy o troszeczkę wyeliminowanie takiego antypisowskiego stereotypu, o jakim mówił z dla odmiany premier Gliński. Trochę o pokazanie takiego modernizacyjnego oblicza na zasadzie a co ci Polaku za różnica, kto ci zbuduje autostrady i samochody elektryczne, czy PO, czy PiS byle się miał. No i trzecia sprawa, faktycznie, no jednak Mateusz Morawiecki był człowiekiem trochę się różniącym od takiego przeciętnego wyobrażenia o politykach prawicy. No i ten eksperyment udał się połowicznie, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrało, zdobyło w
zasadzie zrobiło plan polityczny plus, no bo tak naprawdę 8 sejmików od wczoraj ma. Ze Śląskim również. Ze Śląskim. Natomiast z drugiej strony okazało się, że faktycznie... Respekcjach Duardy też przyrost liczby wyborców, którzy głosowali na partię. Oczywiście, że tak. Natomiast z drugiej strony to też można powiedzieć nie nadkruszyło tej takiej tradycyjnie antypisowskiej klasy wielkomiejskiej i średniej, to może... Za dużo powiedziałem. Te podziały anglosaskie się na Polskę nam nie przekładają. No i teraz jest oczywiście pytanie, czy to jest tak, czy można... Czy na tym kursie ugrano już wszystko, co się dało, czy trzeba założyć, że jest pewien sufit, którego nie przeskoczymy i można tak naprawdę mobilizować ten elektorat, który udało się zmobilizować przy wyborach samorządowych, czy też być może rozwadnianie tego kursu sprawi, że tak naprawdę PiS odetnie się od jednego skrzydła, nie pozyskując drugiego. Nie chciałbym mieć w skórze tych, którzy teraz o tym muszą zdecydować. Tak, to jest strategia, która, decyzje dotyczące wyboru strategii no, są pilne w kontekście tego serialu politycznych, kluczowych politycznych wyborów, które nas czekają w przyszłym roku i w następnym 2020 wybory prezydenckie. A propos wyborów prezydenckich, dzisiaj mamy sondaż pracowni Ipsos z kolei dotyczący preferencji w wyborach prezydenckich Polaków. No i po raz kolejny w tym sondażu bardzo wysoko, nie do końca wiadomo właściwie z powodu jakich okoliczności sytuowany jest Donald Tusk. Czy to też jest fragment takiej pewnej operacji medialnej, sondażowej, śmiem użyć takiego określenia, które ma kreować Tuska na realnego gracza, który może w wyborach prezydenckich odegrać bardzo poważną rolę, no bo jeżeli przyjrzeć ostatnim wydarzeniom politycznym z udziałem Tuska, no to trudno byłoby pewnie jego zwolenników zdyskontować to ewidentnie na korzyść byłego premiera. Czy ja powiem tak, z Donaldem Tuskiem mam wrażenie, że Donald Tusk jest trochę przez szeroko pojęte środowiska opozycyjne wypychany jako ten lider, który tak naprawdę może tu wrócić na białym koniu. Sprawca na białym koniu. Tak, i pokonać PiS. Powiedziałbym, że sam Donald Tusk rwie się do tego umiarkowania. Zacząłem wrażenie, że Donald Tusk poniekąd bada i sonduje sytuację. Natomiast ja jestem dość sceptyczny co do startu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. A to dlaczego? A to dlatego, że Donald Tusk... Bardzo uwikłanie. Tak, to znaczy Donald Tusk w tej chwili on dyskontuje tak naprawdę kilka korzystnych dla siebie okoliczności, czyli po pierwsze udział w święcie niepodległości. Dla jego zwolenników, prawda, to powiedzenie o bolszewikach nas może radzić, dla fanatycznych zwolenników, prawda, było miodem na serce. Kolejna sprawa to wystąpienie przed komisją śledczą, gdzie nie udało się go, mówiąc prosto, przyszpilić. I trochę faktycznie, że jak Donald Tusk zaczął być aktywny, zaczęto w nim trochę upatrywać takiej ostatniej nadziei. Natomiast no, gdyby się zaczęła tak naprawdę twarda już walka wyborcza, no to mamy co? No to mamy Amber Gold. No to mamy Smoleńsk. No to mamy, to mamy wreszcie komisję VAT-owską. I to są elementy... rozmowy z Kulczykiem na przykład, które gdzieś tam są zarejestrowane podobno, ale to marginum pewne, ale być może istotne. Trochę drobiazgi, natomiast, no, że tak powiem, dość łatwo da się tak naprawdę... Te wszystkie tak, znaczy inaczej, Donalda, tu wtedy można zacząć grillować Donalda Tuska, bo to są elementy, które faktycznie jego... Znowu, zwolennicy, tacy totalni zwolennicy totalnej opozycji będą na te argumenty głusi, ale wybory w Polsce wygrywa się środkiem. No i to jest oczywiście pytanie... To zależy od kalibru no, rzeczy, które mogą zostać ujawnione. To jest jedna sprawa, a po drugie to jest też trochę tak, że... No umówmy się, też rozmawiamy o trochę sytuacji, w której Andrzej Duda jest relatywnie mało aktywny, więc mam wrażenie, że w tym momencie trochę wyjście Andrzeja Dudy do przodu, przejęcie inicjatywy politycznej pozwoli mu się tak naprawdę mocniej odbić. Sondażowo. Znaczy, poza tym jest jeszcze jedna kwestia, powiedziałbym już czysto osobista Donalda Tuska. To znaczy ja mam wrażenie, że Donald Tusk... Trauma przeglądy wyborów prezydenckich z Lechem Kaczyńskim. Trochę, ale ja bym to ujął inaczej tym razem. Znaczy Donald Tusk jest politykiem, który gdzieś tam, prawda... On może sobie w tych sferach brukselsko-europejskich funkcjonować tak naprawdę jak długo zechce. Ja mam wrażenie, że dla niego twarda kampania wyborcza z krwią, potem i łzami i grillowaniem Donalda Tuska za różne rzeczy z czasów jego rządów, to nie jest tym, co jemu się marzy. To nie jest człowiek, powiedziałbym, jak Jarosław Kaczyński, który ma ambicje zmienienia rzeczywistości i będzie gryzł trawę, żeby to zmienić. Ja mam wrażenie, że Donald Tusk chętnie przyjąłby splendor powrotu na białym koniu, ale... Właśnie, ale gryźć ale trawę... z drugiej strony to brukselski status quo też jest kuszące. Znaczy, on wiadomo, że on już kadencję tak, przewodniczący skończy, no, ale wiadomo, że
potem już... sinekura może na niego czekać. Tak, już po takim stanowisku można funkcjonować w rozmaitych ciałach europejskich. Więc stąd mój sceptycyzm, czy Donald Tusk marzy o tym, żeby wystartować w wyborach prezydenckich. Znaczy, ja mam taką metaforę, bo kiedyś Aleksandra Kwaśniewskiego zapytano, kim chciałby być prezydentem, że powiedział, że ukochanym przywódcą. I ja mam wrażenie, że Donaldowi Tuskowi bardzo by pasowała taka rola mentora. Takiego, prawda, trochę mentora, człowieka, który trochę bryluje, jest troszeczkę okadzany i fetowany, i lubiany, uwielbiany. Natomiast pytanie, czy twarda polityczna walka to jest jeszcze coś, co mu się marzy? Nie jestem przekonany. Jeśli jest Tusk, to kto? No ja bym powiedział, że... Przecież nie Schetyna, Grzegorz. No, przecież nie Schetyna. Powiedziałbym, że w ogóle w tej chwili ogromnym plusem dla Andrzeja Dudy jest to, że nie bardzo ma tak naprawdę realnego rywala po drugiej stronie. Przecież nie Robert Biedroń, sytuowany w tym sondażu, który przywołaliśmy na trzeciej pozycji. Powiem tak, Robert Biedroń jest jednak... Znaczy inaczej, ja mam wrażenie, że Robert Biedroń jest trochę takim politykiem, którego się tam chętnie wskazuje, bo on jest fajny, modny i ma walor nowości. Natomiast no, nie jest to gracz, który twarde, może mówiąc prosto wejść do drugiej tury, tak to powiedzmy. Oczywiście, no to jest też pytanie, bo jednak do wyborów prezydenckich rok w polskiej polityce to epoka. No to oczywiście to jest kwestia tego, jak się będą rozwijały z jednej strony kwestie, można powiedzieć, komisyjne, no bo wczorajsze zeznania na komisji VAT-owskiej, no jednak można powiedzieć, obciążają Donalda Tuska nawet nie tyle karnie, co absolutnie politycznie, no bo jednak no jak się jest premierem, to się tak naprawdę odpowiada za tak naprawdę... Za stan budżetu na przykład. No, w zasadzie to się odpowiada za wszystko, się odpowiada za rząd, więc w momencie, kiedy okazuje się, że w tym rządzie dzieją się rzeczy, o jakich wczoraj pani minister Chojna-Duch mówiła, no to ewidentnie no jest to element jednak Donalda Tuska obciążający. A w ogóle ja powiedziałbym, że jeszcze być może mamy do czynienia z jednym aspektem, że tak naprawdę Platforma jest takim trochę ostatnim tchnieniem starego układu politycznego. Dlaczego? Ja mam w ogóle wrażenie, że Polacy trochę głosują na... Czy zwolennicy opozycji głosują, mówiąc prosto, na Koalicję Obywatelską, bo trochę nic innego nie mają. Bardzo dziękuję, dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica, był gościem Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję o finansach i gospodarce w Polskim Radiu 24 na Rządy Pieniądza. Zajmiemy się dziś między innymi przyszłymi emeryturami, także z punktu widzenia obciążenia przedsiębiorców na rzecz ZUS-u czy sytuacją firm, których produkcja nadal rośnie.